Tym symbolicznym pocałunkiem komendant Maciej Pilarski pożegnał się z konińską jednostką. W Państwowej Straży Pożarnej przepracował 29 lat. Uczestniczył w tysiącach zdarzeń, często bardzo niebezpiecznych, ale dziś nie potrafił wskazać tego najtrudniejszego. Tych zdarzeń było bardzo dużo, więc tak trudno teraz wyodrębnić jedno czy dwa zdarzenia. Sporo tego było. Służbę w straży Maciej Pilarski rozpoczynał w Koninie, potem 19 lat spędził w Kole, gdzie został komendantem powiatowym. To był zawsze człowiek, który był do spodu rzetelny, uczciwy, zaangażowany i pełen poświęceń. Dla niego naprawdę ta praca to nie była praca, tylko to było jego życie, to była służba, którą pewnie sobie wymarzył i którą doskonale realizował. Karierę Maciej Pilarski zakończył na stanowisku dowódcy jednostki w Koninie. O tym, jakim był komendantem, najlepiej świadczy fakt, że na jego pożegnanie przyjechali przedstawiciele wszystkich samorządów powiatu konińskiego. Kiedy tylko przyszliśmy, zawsze służył nam radą i wsparciem w rozwiązywaniu naszych problemów pożarniczych na terenie gmin powiatu konińskiego. To człowiek niezwykłego spokoju, ale też bardzo dobry profesjonalista. Każde spotkanie z nim będziemy wspominać jako dobre, merytoryczne. Myślę, że podobnie myślą o nim ci wszyscy samorządowcy i jego podwładni, bo to jest po prostu dobry człowiek. Także przełożeni doceniają, jakim komendantem był Maciej Pilarski. Merytorycznym i wrażliwym na ludzkie potrzeby. Myślę, że to jest ważne, szczególnie na stanowisku komendanta, gdzie nie tylko ma się do czynienia ze sprawami związanymi z funkcjonowaniem służby, z prawidłowym postępowaniem, z prawidłowym działaniem, ale także trzeba budować i zarządzać zespół. Maciej Pilarski odchodzi na emeryturę, ale nie rozstaje się z pożarnictwem. Jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, również działamy w strukturach powiatowych ochotniczych straży pożarnych, także jak najbardziej myślę, że tutaj też będę się realizował. Do czasu powołania nowego komendanta konińskimi strażakami dowodził będzie dotychczasowy zastępca Macieja Pilarskiego, starszy kapitan Michał Karczewski.